Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8, wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe. Czyli zobaczmy. Mamy sobie taki oto sześciokąt foremny. On ma wszystkie boki tej samej długości. No i najdłuższa przekątna tego sześciokąta foremnego, czyli na przykład ta przekątna, ma długość 8. Musimy wiedzieć, że w sześciokącie foremnym, jak poprowadzimy najdłuższe przekątne, to one podzielą ten sześciokąt na 6 trójkątów równobocznych. 6 trójkątów równobocznych. Teraz zobaczmy, że skoro najdłuższa przekątna ma długość 8, to bok trójkąta równobocznego ma długość 4, bo 4 plus 4 daje najdłuższą przekątną, czyli ósemkę. Teraz pytają nas o pole koła opisanego na tym sześciokącie. Pole koła opisanego na tym sześciokącie będziemy liczyli na podstawie jego promienia. A teraz jaką długość ma promień? Promień to jest długość boku jednego trójkąta równobocznego, czyli to jest 4. Czyli pole koła to jest u nas pi r kwadrat, czyli pi razy 4 do kwadratu, czyli 16 pi, odpowiedź C.